Cześć, czołem, kochani. Mamy kolejny odcinek. W poprzednim, jak pamiętacie albo nie pamiętacie, bo oglądacie tutaj pierwszy raz, połączyliśmy dwa pola, 25 i 26, czyli to, na którym teraz jesteśmy i to, które jest pod skarpą. Włączymy go na automatyczną misję, musimy tutaj troszkę rzeczy powłączać. Tego też na automat, żeby dokończył nam wysiewać to pole. Tego też na automatyczną, żeby nam kultywował ziemię. Tutaj robot możemy już włączyć. W tej chwili nie ma innego do roboty, więc będę to robił samemu, słuchajcie. Na tej kamerze to się coś przyjemnie robi. Jedziemy, słuchajcie. Pszenica z tego, co patrzyłem, już jest prawie gotowa. Nie tak podobnie wygląda sprawa z misją. Więc tutaj wysadzimy chyba coś, może jęczmy, zobaczymy co wysadzimy. Słuchajcie, przegraliśmy ten trzeci set. Niestety. Ale liczę, że po raz się jeszcze podźwigną i powrócą. Absolutnie to tak już. Musimy się szczypać jakieś rzeczy i tak sobie to robimy. Musi być to równie. Dobra, to po prostu. Ale to nic. Byłem szczególnie gówno, bawiłem się z tym czasem wtedy. Bo to nie jest dobrze zrobione, krzywo rośnie. Więc nie ma większego znaczenia, jak to wreszcie nie było, żeby to już skosić i zapomnieć. Taką frazę właśnie mam zrobić. Większy taki widok jest najładniejszy. Ja wiem, że to może przypominać, że to jest pewna sprawa, ale ja nie mam mieszkań, muszę do tego zasiąść. Nawet misję. Zbieranie mieszkania, tylko chciałem przejść. Nie rozdwoję się, sorry. Jadymy. Zrobimy sobie to pole, bo nie wiem co on stwierdził. Tutaj pojedźmy, zobaczmy. I teraz tu. Czy do całego tutaj zostać, żeby ona tylko nie zaorać.
potrzebne. Chyba tego szkoda czasu. No to szczerze tego. Patrzcie, co za życie, więc dodałem to do tej pozycji. Jak pech to pech. No, no i tutaj jeszcze zostało nam jakieś źdźbło. Ustawmy sobie kombajn. Zatknijcie tak, to przy okazji bierzesz tamten. I już kończy, już pożył tych pałek. Ty już to wiesz, to by za pusto będę miał co robić. Odpuśćmy cię teraz, mój drogi, bo już. Ty nam od razu skultywujesz to, co zrobiliśmy od nowa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zostawiasz jakiś milimek. A, to ładnie. Tam jest trochę nierówno, to już mi tutaj trochę z zapasem, nie? W ten sposób już nie. Dobra, powinno być ok. Ciebie może zawiesię pod tą tablicę nieszczęsną. No tak, zwłaszcza to studnie. Na górę. Czy ten tutaj wjedziesz? Nie, to by tak w drugą stronę. Przez górę tutaj raczej nie przejdziesz. Dobra, to pojedźmy tam. I w prawo też dojedziemy gdzieś. Patrzcie, to już od pinto tutaj. Szok ze stresem. Najpierw zajmijmy się jednak tablicą. Ciekawe. Jeszcze wiele rzeczy tutaj nie odkryłem, także. No to trzeba wyrobić skoki. Z drugiej strony ty wysiadasz z tej. Więc trzeba cię obstawić tak. Patrz, teraz wysiądziesz. No i to już prawie jesteś pod misjami. Jak wyglądają nasze misje? Pszenica prawie gotowa, 90%. Jęczmień, no jęczmienia trzeba dużo sadzić. I rzepaku. Dobra. Tu nie gotowe. Co się dzieje? Jak tam jedzie? Dlaczego mi zawróciłeś ten koleś? Chwilę przy sobie? Śmigaj tam. Możesz zawracać. Zobaczmy, czy tam też jest pszenica na tych naszych dwóch polach. Tak, pszenica. Więc może puścimy tym nasz traktor. I kombajn w innym miejscu, a ten jest gotowy, będą tam zbierani. Musimy go na automatycznie
zbiorze i podjedziemy przyczepą, żeby zebrać. Potem będziemy tak wzdłuż go puszczać, jak teraz widzicie. Powinno być dobre. Zobaczymy zresztą. Opracujemy sobie jakiś system zbioru. Jeżeli to pole jest ma kształt 4L, nawet dwójki albo Z, nie, ale więc nie jest optymalny układ do zbioru, ale... Słuchajcie, Polacy jakoś sobie radzą 6-3. Cieszy mnie to niezmiennie. Ten zawraca na szczęście. Domyślił się chłopaczyna. To czemu nie zbierasz, człowiek? Czy masz chyba to samo, nie? Właśnie. Widzę, że już tamten skończył się zasiewać rzepak. Posiejemy pszenicę i mamy wolne nasiona. Jednak za tygodnie. Ostatni na razie. Ciebie chyba nie puszczę. Może na automat już nie działa, zaraz zobaczymy. Łączny czy rzepak? Piękny. Daj na to ją sobie ten wielki kawałek. Jedziemy tam, bo trzeba to zebrać, słuchajcie. Czy mi się uda to zebrać? Jak wygląda mapa wzrostu, słuchajcie. Więc też prawie gotowe jest. Nie chcę znowu majstrować z czasem, bo to się źle kończy. Potem mam dziwnie tak pogospodarowane te wszystkie rzeczy. No bo jak czekamy ciebie, zawieźmy pszenicą. Znam, że to nic się skończy, zobaczymy. Podziwiajmy trochę widoczki. No, było, słuchajcie, 6-3 jest 9-8 dla Polaków.
Ale było nie, słuchajcie. Ale musimy oddać tylko za darmo. No, po 9. Ich ty kacapy, wiem brzydko. Jazda traktorem kiepsko, bo tu zimno, co zrobić, żeby wjechać. Dobra. Rozwaduj. Czy już się nam skończy ta misja, czy jeszcze nie skończyła się? Super. No, po gemie rysowało 18, czyli jakby i nie było euro. No, mamy już dychę, patrzcie, jeszcze tylko 60 kilka, nie 50 kilka, będziemy mieli coś, co mieliśmy kupić jakiś czas temu, ale zrezygnowaliśmy z tego misji. Wracaj na pole, mój drogi. O, patrzcie. Żeby nie miał nawet czasu, włączyliśmy automat. Postawimy ciebie jakoś blisko i jazdy. Jak to wygląda? Ja to tyle zarządzę, bo to jeszcze robił rok. Ludzki rok. Nie chcę skosić, ale nie będę malował, to czy sam to zrobię. Szkoda mi teraz euro. Oczywiście tych wirtualnych. Trzeba tak szybko skosić i jechać tam dalej. Też myślę, że teraz tą pszenicę oddamy do naszego składu, nie będziemy jej zawodzili na sprzedaż. Tylko możemy zarobić dobrą kasę na premii kasowej, jak dużo pszenicy oddamy w szybkim czasie. Czy ta komisja wyskoczy? Tego się już nauczyłem. Chyba nic nie pominąć. Tak, uda się, słuchajcie. Będziemy to dzielnie zbierzemy całość. Prawie. Ale tyle to jak całość. Nie ma co czekać. Jedziemy dalej. Idziemy zabrać lampę. Poważny taki pasek, ludzie. Miejcie litość. Czy będę tak w środku tego kosił? Jak to wygląda? Tak, oczywiście musi być na środku, jakże mogłoby być inaczej. No to teraz powinno. To zaraz powinno dojrzeć, moi drodzy. Mam taką nadzieję. Tutaj zobaczmy, może nam wskoczyła znowu misja z pszenicą. Ładunek chemiczny, nie brakujące części też nie. Rzepak i jęczmień potrzebujemy. Co sobie radzisz, będę sobie osadzić tą jęczmień. A ty czekasz, co? Nie masz nic do roboty.
Nie no, kuśmy, żeby to przyspieszyć, ale potem znowu nam krzywo te rośliny rosły, a to jest przecież drama, to jest nie wiecie. Żeby to zrobić samemu, to ja się nie będę tego robić. Dobra, robimy to sami. Może uda nam się dzięki temu trochę euro zaoszczędzić. Podnieś odciążnik, zmień narzędzie G. Opuść kurtkę tak. Nawet nas nie znosi, jestem w szoku. Jedziemy dalej. Tam ci nic, zobaczcie. Nie urodzę. Po 16 słuchajcie w nocy. W takim secie. Po ostatnim albo w przedostatnim. Ty na pojedynczym bloku. To tak ładnie, kurek. Chłopak jest drugi. Dobry, słuchajcie. 17-16. Wyjawiamy się. Dobrze byłoby z nim wyjechać. Nie mam do końca zdania, jeżeli chodzi o grupę, jak to wygląda. Czy nam da wiele, czy to nam da jakąś przewagę psychologiczną. Ale jako Polakowi zawsze. Zawsze lepiej na sercu, jak gramy włoskich, nieważne jaka dyscyplina. Czyżby to był ostatni rynek, to nie wiesz. Chyba zostawiam to. Trudno, przejdziemy jeszcze raz. 18-16, słuchajcie. Ach. Rosjanie wzięli przegwę i kurek poprzez był, tak dobrze nie zasobował. Walną w siatkę. Idziemy na tempo macie, a takie prostsze, słuchajcie. Dobrze. 19-14 będzie. Myślę, że możemy to spokojnie wysłać tutaj. Tutaj. Wiecie dlaczego tutaj? Bo zobaczcie, siewnik jak skończy zasiewać pole, na tym nagożniku zapewne stanie, bo on zawsze staje. Więc od nagożnika puścimy go tutaj wzdłuż, w ten sposób, tak jak stoi teraz kultywator. To będzie najlepsze wyjście, jak mi się wydaje. To żeby to nam dojrzało. Bo jeżeli puszczę
Tak będzie lepiej to zrobić. Jeszcze jeden dalszy jest bardzo ładny. Dobrze. Gdzie był sklep? Pod P. Czy do tego narzędzia, które sobie wymarzyłem, patrzcie, potrzebujemy 132 i 180. Czy mamy taki w ogóle sprzęt? Zobaczmy nasze traktory. Tam nawet nie ma takiej mocy. Czyli on go albo go nie pociągnie. Chciałbym Ursusa, ale on nic nie ma poza tym, że jest Ursusem. 180 koni mechanicznych, tak? Głupio wygląda to kupowanie, bo można bardzo łatwo coś tam kupić przypadkiem. Już teraz widzę. 142 Fortis. 1000. Puma. Ten można kupić. Więc w tej firmie jest potem następny też kombajn przyzwoity, więc może kupmy taki. Około 200 trzeba mieć. Dobra, nie wiem, czy jak podłączymy ten silnik pod dołu, to jak będzie po prostu wolno jechał, czy nie będzie w ogóle jechał. Trzeba będzie to sprawdzić. Już tak chodzimy, zobaczmy, ile kosztuje to pole, bo już nie pamiętam. Podbiegnijmy. Ile ty kosztujesz moje pole? 50 tysięcy. Ach, no i to musimy czekać, zobaczcie, no. A jak to nasze trzecie pole? To szybko. Znowu lekki kraj zapomniałem o 10 minutach. Już niedługo pogramy, słuchajcie, bo dochodzi nam znowu 30. 20 kilka minut, mam 24-25, więc będziemy sobie kończyć niedługo. Co mamy tutaj ważnego? Zobaczmy, czy jakieś misje nam tutaj wskoczyły. I Polacy wygrali seta, słuchajcie. 25-22. Czyli został nam tylko tiebreak.
Nie, no ja to chyba przyspieszę. Bo już mnie irytuje. Sorry, ale... Ile można czekać? Troszkę przyspieszyliśmy, jakieś pół godziny i wchodzi. Zaraz wypuścimy. Dopuścimy go co? W ten sposób, wzdłuż. Trzeba będzie. Chwilę, tak, musimy odjechać tym ustrojstwem. Wiecie po co, bo ten siewnik puszcza tu już po prostu. Wydaje mi się, że to najlepszym rozwiązaniem. Bo potem będziemy po prostu w ten sposób przejść. Inaczej tego nie zrobimy. Nie jest to zbyt ekonomiczne niestety. Zajmuje więcej czasu. A dzięki temu sobie to przyzwoicie ustawimy. Także on wymyśli. Ten co sieje ma jeszcze dużo tego pola do zasiania, zobaczcie. Jeszcze 2 albo 3 na kwoty. Powinno dobrze działać, tak jak jestem zainteresować. Tu masz jeszcze jakieś 3 nawroty. Więc nim się miniemy trochę, nim się zmienimy, to tylko czasu na mniej. Zobaczymy, czy tutaj na autopilocie wypędzisz. Chyba tak. Zero. Tak to będzie wyglądać. Mi się wydaje, że już pokoszenie pola wykończę bez was. Bo nam dochodzi 30 minuta. Szkoda znowu stracić 3 godziny na renderowanie w tym odcinku na YouTube. Dziękuję za oglądanie.